Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem to nie jest vlog, jest to haul z Shein. Tak postanowiłam, że nagram tym razem taki odcinek, ponieważ zrobiłam ostatnio zamówienie z Shein. Jest to zamówienie urodzinowe, stricte na urodziny Aurorki, więc nie zobaczycie tutaj, nie wiem, ubrań moich czy coś, ale zobaczycie w tym haulu trzy rzeczy dla mnie, ale to są takie właśnie gadżety. Może żeby przyspieszyć, to pokażę wam trzy rzeczy, które właśnie sobie zamówiłam. I pierwszą rzeczą jest obudowa na telefon, na iPhone'a 13, ale niestety będę musiała go sprzedać, bo przynajmniej Bartek tak powiedział, że jest źle tutaj wyprofilowane i szkiełko, które mam, odchodzi. Więc szkoda, no ale jeżeli ktoś by chciał, to będę sprzedawać na Vinted. I ta obudowa kosztowała 7 zł, ja myślę, że sprzedam za 5. Jakby, jak ktoś ma iPhone'a 13 i chciałby właśnie taką kremowo-białą obudowę, to proszę bardzo, i jeżeli ktoś nie ma szkiełka albo ma folię, a nie szkło stricte, no to będzie okej. Mówiłam sobie również taką minimalistyczną, kremową kokardę. Mam same duże takie kokardy, a chciałam właśnie mieć taką minimalistyczną, malutką, więc sobie zamówiłam właśnie taką kremową. Masz też ładne kolory inne, więc może się pokuszę w przyszłości. I kosztowała ona 6 zł. No i beżowy pasek. W końcu nie mam czarnego paska, mam beżowy. Już to zauważyłam, no to przy wkładaniu go, no się trze dość mocno, no ale co, czego mam oczekiwać po chińskiej produkcji. Mam przynajmniej beżowy pasek na jakiś czas, ze złotymi elementami oczywiście, no które w przyszłości na pewno też zejdą. I ja wybrałam rozmiar 90, kolor kaki. Wiem, że kaki to jest zielony, ale nasz in kaki to jest, no właśnie, beżowy. I ten pasek kosztował 11 zł. Zamówiłam też dwie rzeczy dla mojej teściowej, których wam tutaj nie pokażę, ale zamówiłam nożyki do brwi, do meszku i tak dalej, 12 sztuk za 11 zł i taka przedłużka do kranu za 14. W osobnym zamówieniu przyszły dwie sukienki dla Aurorki i ja już te sukienki pokazywałam w Luktobrze. Jedna to jest właśnie taka niebieska, błękitna sukienka, w której możecie już oglądać zdjęcia Aurorki, bo robiłyśmy sesję. Jest bardzo ładna, mimo że to poliester, to jest to przyjemny materiał. Nie czuć, że jest to sztuczny i nie gryzie, o, ale jest to w 100% poliester. Właśnie taka błękitna sukienka w rozmiarze chyba 80, jak dobrze pamiętam. No to jest takie 80, 9-12 miesiąca. I ta sukienka kosztowała 45 zł. Druga sukienka jest na urodziny i oczywiście na później zależało mi, żeby zamówić Aurorce taką sukienkę, którą będzie mogła w przyszłości normalnie założyć. Tamtą może na święta założy, czy coś, jeżeli będzie jeszcze pasować, czy na Sylwestra, a tą będzie mogła na co dzień nosić. Właśnie mi taką zależało i to jest jedyna różowa sukienka, którą ma, mimo że kocham kolor różowy i ją ubieram w kolor różowy, to jest jedyna sukienka różowa, którą posiada. I właśnie zamówiłam jej na urodziny taką oto sukienkę. Jest to 100% bawełna w rozmiarze 74, kosztowała 44 zł. Zamówiłam na urodziny Aurorce, ale też nie stricte na urodziny, tylko też tak na co dzień, kokardki. Tutaj brakuje takich beżowych, zwykłych, tak jak widzicie, ten drugi kolor, ponieważ ma na sobie je. No, normalnie nosi, pięknie pasują. Te właśnie różowe będą idealnie pasować do tej sukienki. One wyglądają w ten oto sposób. I te kokardki kosztowały 10 zł. Zamówiłam też taką pompkę do balonów, ale myślałam, że będzie większa. Ale trudno, jakoś sobie poradzimy. Kosztowała ona 6 zł. Taka najzwyklejsza, bo będziemy pompować balony na urodziny. No i nasze płuca nie wytrzymają takiej ilości balonów, jaką chcę napompować, więc dlatego pompka nam tutaj pomoże. Chociaż naprawdę sądziłam, że jest większa. Zamówiłam świeczkę z jedyneczką. Tylko że jeszcze jedna jest gdzieś tutaj w szafie, nie mogę jej znaleźć, ale na pewno gdzieś tutaj jest. Jedna taka świeczka kosztowała 5 zł. Jest to złota świeczka, nie jest ona duża, właśnie na tym mi zależało. Wygląda w ten oto sposób. Najprostsza, najzwyklejsza złota świeczka. Zamówiłam takie
kulki dekoracyjne na tort i możliwe, że też na babeczki w kolorze takiego różu i beżu. Te różowe kosztowały 13 zł, a te beżowe 12 i w każdej jest po 20 sztuk. Jest tutaj mnóstwo rozmiarów, właśnie takie malutkie, takie większe i raczej jest to styropian. Wzięłam również taki pasek do girlandy, właśnie żeby zaczepić balony, taki najzwyklejszy. I on kosztował 5 zł. Tutaj mamy dwie sztuki balonów jedyneczek, właśnie w kolorze takiego beżu. I on nie jest jakiś taki turbo świecący, on jest lekko matowy. Sztuka kosztowała 6 zł. I one nie są małe, one są no dość spore. Takie no stricte na urodziny, żeby było po prostu je widać. I również dwie sztuki balonów jelonków. One też nie są małe, one należą do tych większych balonów. A sztuka kosztowała 7 zł. No i ostatnie rzeczy, jest to tkanina. Dwie sztuki. Jest to właśnie taka różowa tkanina na stół, dość spora i nawet dobrze rozciągliwa. Sztuka kosztowała 17 zł i naprawdę jest mnóstwo kolorów. Wybrałam jednak ten mocniejszy róż, bo był jeszcze taki bledszy, ale wybrałam ten mocniejszy i naprawdę mi się podoba i już nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało na stole. Sztuka ma 2 metry, więc myślę, że dwie sztuki w tym wypadku wystarczą na stół moich rodziców. No i to by było wszystko. Napiszę w komentarzach, czy wam się coś podoba, czy też nie. A może coś właśnie zamówiliście na jakieś urodziny. To jest mój pierwszy raz, gdzie zamawiam właśnie tego typu rzeczy na Shein, a nie jakieś ubrania czy coś. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Czekajcie na odcinek, w którym wam właśnie wszystkie te rzeczy pokażę w użytku. Jeżeli tak, zostawcie opeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!